Powód do zmartwienia dla drogowców i radość dla archeologów. Gruntowna przebudowa Królowej Jadwigi odkrywa tajemnicę tej ulicy. Z tego powodu prace na skrzyżowaniu z ulicą Ludmiły Korbutowej musiały zostać wstrzymane. Dobra, gleba! Kiedy na placu budowy, prawie 2 metry pod ziemią, zostaje wykopana ludzka czaszka, to nie ma wyjścia. Prace muszą zostać wstrzymane. Do akcji wchodzą archeolodzy. Zaczynają od sprawdzenia archiwów i wywiadów z mieszkańcami. Okazało się, że prawie 150 lat temu w miejscu znaleziska stała kapliczka. Teraz jest po drugiej stronie skrzyżowania. Prawdopodobnie wtedy pochowano pod nią zmarłego. Z wielu powodów mogło dla niego zabraknąć miejsca na cmentarzu. Wtedy tego typu pochówki były normalną praktyką. Szkielet został pieczołowicie odkopany i zabezpieczony. Zostanie zbadany i ponownie pochowany. Niestety tego typu zdarzenie musi wpłynąć na tempo prac przy przebudowie Królowej Jadwigi. Akurat w miejscu znaleziska mają przebiegać największe rury kanalizacyjne. To właśnie ich wielkość wymusza zamknięcie przejazdu przez Królowej Jadwigi pomiędzy Robla a 28 lipca 1943 roku. Poza skrzyżowaniem z Korbutowej prace toczą się w zaplanowanym tempie.